Witam bardzo serdecznie z gry SimRail, symulator pociągów, z tej strony Draco i zapraszam do oglądania. Okej, dopiero wszedłem, także patrzę, jaka jest sytuacja. Dwadzieścia cztery, 139. Uniwersalna siódemka, okej. Czternaście, 135. No to jest szybszy pociąg. Szybszy pociąg. Dwadzieścia cztery, 139. Proszę o chwilę cierpliwości, przepuścimy szybszy pociąg. No, przyjąłem. Okej, ten pan jest spokojny. Aha, zapomniałem. Zapomniałem o najważniejszym. Let's go. Teraz tak, ten pan, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, za 3 minuty dojedzie. 3 minutki. Czterdzieści, 186, wyjątkowo wjedziemy na to pierwszym. 24, 139, jakby co, to 3 minutki, jest czas na taktyczne siku. Także tak to wygląda. 14-135.
Bardzo cześć, czekamy na pendolino. Odbiegu za pendolino wejdziemy na górę Wodowska. 14:37 w zawierciu, nie pojedziemy po torze szybkim, ale po 40 i wjeżdżamy na Łazerła, na tor numer 1. I 24:139. Zapraszam bardzo serdecznie do mnie na kanał. Odcineczek leci jutro o 16:00. Jeszcze raz górę Wodowska. Zapraszam bardzo serdecznie do mnie na kanał. Odcineczek wleci jutro o 16:00, jakby co. A dobra, dobra, dzięki. Na czacie zostawiłem adres, także zapraszam serdecznie. Premiera jutro o 16:00. Dwie minutki temu, panie mechaniku, mówiłem panu, jak będzie wyglądał. Jeszcze raz mówię o 40. Objeżdżamy. Ustawię 1-3-8 szedł przy wiercie. Przelot podany. Dziękuję za cierpliwość, już pana puszczam. Byłem. Przelot podany, także samych zielonych życzę.
Okej, a teraz mamy Pendolino 41-38. Let's go. W następnym odcinku będę polować pewnie na tunel, bo to jest ta stacja, tak mi się podoba, że to się pale nie mieści. Niestety wybranej muzyki nie mogę puszczać na YouTube, bo YouTube się przyczepia, także o prawa autorskie. Mogę tylko takie bez licencji muzykę puszczać. Ale wybrałem taką, która najbardziej wpada w ucho. A jeszcze miniaturkę muszę zrobić. Czterdzieści jeden, trzydzieści osiem, przelocik podany.
Okej, chill out. Pendolino z głowy. A ten pan? 42, 136. Uniwersal na siódemkę, pasażerski. Bawimy się także. Let's go, let's go. 42, 136. Oczywiście daję przelot na ostatnią chwilę, bo jakby się pojawił Pendolino, no to niestety trzeba zjechać na tor boczny. Przyjedzie ten pan, to myślę, że zdążę zrobić miniaturkę jakąś. Zawiercie, Wiedla 2439. No, czekam niestety, aż wyjedzie Intercity z krawędzi perunowej. Góra Wodowska was niepotrzebnie w złej kolejności puściła. Minutka podaje wjazd. Dobra, zrozumiałem. Kogo puściłem w złej kolejności? Jeszcze raz. No, TLK, panie dyżurny, powinno jechać pierwsze, bo ma 21 odjazd. Zawiercia, a właśnie IC ma 28, więc trochę niepotrzebnie pan tam zmienił kolejność jazdy. Szybszy pociąg jedzie jako pierwszy, przepraszam bardzo. Ale TLK 24, 139 w Górze Wodowskiej było planowo jako pierwsze i tak powinno jechać. Proszę się nie obrażać, ale tak powinno być. Zawiercie, taki spocuk widzę. Już mi chłop podnosi ciśnienie. Czterdzieści dwa, 136 przelot podany. A swoją drogą zawiercie, to nie puszcza się na przykład towarowego przed jakimś wolniejszym pociągiem. Ogarnij się, człowieku. Nie,
Panie Bytomy, prosiłbym trochę grzeczniej na tej Górze Wodowskiej, jeżeli pan sobie nie radzi z rozkładem jazdy, to kabina. CLK jechało zgodnie z rozkładem, między nimi było 20 km różnicy na godzinę. W tym zamieszaniu, które pan spowodował, teraz pan opóźnił CLK o 9 minut. Dziękuję, wszystko. O ty gamoniu, ty ostatni, ty. Ale mnie denerwuje ten człowiek, nie? Już mam ochotę z gry wyjść. Ale dobra, nie będę się kłócić z idiotą. Patrzcie, jaki kurwa debil, nie? Puszczam, jechała uniwersalna 7K120 i 140, nie? To wiadomo, że 120 daje się na tor boczny, a 140 puszczasz dalej. A on swoje racje będzie tutaj kurwa głosić, gamuń. 4.20.39, bo powoli odhamował, co za chwilę to podaje wjazd i potem zaraz wyjazd. Jak on patrzy na grafik, jak ten grafik, to jest przekłamany. Od tego zacznijmy, bo zawsze się spóźniają pociągi, prawie zawsze. Ekspert, kurwa. Dobra, miniaturkę zrobię. Już ten człowiek, już mi ci się nie podniósł, nie? Nie da się normalnie pograć. Zawiercie. Kto to jest w ogóle? Gamun. Zawiercie. Dyżurny ruchu. Bastian Nowacki, kurwa, wielki ekspert. Dobra, uspokójmy się, spokojnie, to jest tylko gra. Lecę na fajkę, a jak? Straight.
mainstream. Okej, jestem, patrzymy, co tu jedzie, to jest towarowy pewnie, i to też towarowy. Także zawiercie swoją drogą gamoniu. Nieważne jest, czy jest ktoś spóźniony, czy nie, tylko nie puszcza się na przykład towarowy przed pendolino. Bo jest towarowy spóźniony. Dziękuję. Okej, to jest Elpik, 160 na godzinę. Także według tezy zawiercia, tak, towarowy jest spóźniony, to towarowy się puszcza przed pendolino, nie?
A swoją drogą, jak coś mu się nie podoba, to niech złoży bana i zobaczymy, czy tego bana otrzymał. To jest polskie PKP, także wy nie patrzcie na grafik. Jak ja mam patrzeć na grafik, to jest opóźniony i puszczać na przykład towarowy przed pendoliną, no to sorry, nie? Zawiercie, proszę cię. Jak jest podane, czekam tylko, aż towar przed panem zniknie z rozjazdu i zaraz podaję. Superhero 146 047, przelot podany. Elfiku. Break me down, but I
I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get. Także jak ja mam patrzeć na opóźnienia pociągów i puszczać opóźnione towarowe 20 minut przed pendoliną czy coś, zawiercie proszę cię, nie? Naprawdę ogarnij się, człowieku. Okej, 244.061. No i tutaj mamy towarowy. Chill out, bawimy się. Jeszcze miniaturkę muszę zrobić. Jeszcze nie wiem, jaką tą miniaturkę zrobić. Może by z jakimś widzem. No dobra, zobaczymy. Będzie kurwa zawiercie kłócić. No wielki problem, nie? Świnkę czy tam traksa przepuściłem przed uniwersalną siódemką.
Chłop ma jakieś problemy tam na stacji i ja nie wiem. Nie wiem, skąd on się urwał. Jak miałbym puszczać pociągi według czasu planowanego, a tu zawsze są spóźnienia, no to ja pierdzielę, zawiercie, naprawdę ogarnij się. Ja nie wiem, czy ten chłop, zawiercie, to on, nie wiem, z kalkulatorem siedzi, kurwa, ze stoperem i odmierza czas. Odjazd planowany, 21:20. No i tutaj pendolino jedzie. Teraz tego pana chyba towarowy wypadałoby na bok dać. No. Zobaczmy, jaka jest odległość. Około 5 minut. No ale nie wypada puszczać towarowy przed pendolino. Pendolino nadrobi szybko. Okej, jeszcze tutaj
i tego pana przepuszczę i myślę, że będę kończyć odcinek. Spocone zawiercie w akcji. Co? Czterdzieści jeden, 136, nie wiem, o co ci chodzi. Bo jest błąd w grze, mi tutaj pulpit pokazuje, że on stoi nadal u mnie w stacji, więc albo odjechał, ale ja tego nie widzę. No słuchaj, nie zmienialiśmy kierunku blokady, więc wszystko powinno być ok. Tak, ale pulpit na sygnalizacji mam, że on stoi nadal u mnie w peronie. On jechał od ciebie z Góry Wodowskiej? On pisze, że Góra Wodowska, proszę o przejazd od strony zawiercia. Więc nie wiem, co ty tam robisz. Sygnalizację, że nadal stoi w peronie. Więc dlatego go wywołuję. E244061, zapraszam na tor boczny, przepuścimy Pendolino. Zawiercie kręci tutaj jakieś, nie wiem, dziwne akcje. Wielki ekspert. Do I be, be, why do I, why do I be, why do I, love the ties we never left.
Okej, okay, 14:39. Zobaczmy tych panów. 24, 141. Dwadzieścia ile? 24, 141. 24, 141. Uniwersalna siódemka. A za nim 14137. I to jest... O, to jest szybszy pociąg, tak się spodziewałem. Dobrze, jak to zrobić teraz? Towarowy, pendolino. Pendolino przepuszczamy. Druga dodatka będzie 14:39. 14:39 przelot podany. No i teraz tak. Tutaj nic nie zrobię, bo mam towarowy na boku. Okej, okay, zawiercie. E, 244061. Proszę o chwilę cierpliwości, bo jeszcze szybsze pociągi nadjeżdżają. Za jakieś 5 minut. Dwie, 24, 141. Niestety nie dam rady. Niby są te tory, ale ja tu musiałbym zawiać się, prosić o zmianę kierunku blokady. Czego
co nie mam ochoty, ani trochę. Także jeśli są ogólnie jakieś aluzje, zażalenia albo coś, to składajcie bany na mnie i tyle. I zobaczymy, czy dostanę bany. A tutaj nic nie zrobię, niestety. Towarowy stoi i tyle. Także troll odcinek, nie? Zero miłych ludzi, tylko takie szuje. Czekamy chwileczkę na przejazd. Mam blokowany jeden tor, gracz po prostu stanął w peronie pierwszym, blokuje całą stację i ma wszystko w nosie. To wielki ekspert mnie pouczy, a same problemy ma. Nie wiem, może pulpitu kostkowego nie ogarnia przed na zawiercie. Same problemy i chłop, same problemy ma. ...244061, tak za 2 minuty cię puszczę.
14137, niestety pana nie przepuszczę, bo już towarowy mam na boku. Between us, it's getting hard to reach out. Okay, tego pana mamy z głowy. Czekamy chwilę, 40. Ma jeden tort zajęty przez dowcipnik, który stoi o 40 minut w peronie, 4:46. To zgłaszam na Holdigalpie, też nikt nie chce pomóc. To ekspert zawiercie, wielkie problemy, najwięcej krzyczy, a później ma problemy jakieś. Tak to się kończy. Tutaj jak miałbym możliwość na przykład na tor drugi wpuszczać, ale zobaczcie, tor drugi tylko po to, że lewa. 4:136. 4:136, dlatego ja się chcę upewnić, bo mi pulpit pokazuje, że mi na torze w peronie pierwszym stoi 4:136. Zgłaszałem to i ja na ten peron nie mogę nikogo wpuścić. Na pulpicie tak pokazuje. No, robiłem screena na multiventa. Czekam na reakcję. Tak, czekamy na reakcję. Człowieku, ty się ogarnij ani. Dlatego powiedziałem na multivencie, żeby to sprawdzili. No, mam na pulpicie coś. 41-100. Zmień internet, człowieku. No, mimo wszystko, nic nie działa. Może trzeba zmienić internet. Nie pokazuję, że stoi gdzieś w lotnictwie. Można takie rzeczy się... Natomiast ja próbowałem kasować wszystko i nadal mam zajętość przy... No ale to się coraz częściej niestety w Simulator zdarza. Nie tym powiem. No mi po raz pierwszy. Ja pisałem. 24-141, okej, okay, napisałem. Tak, ja no nie mam innego wyjścia, jak powiem, tylko no tutaj jadą na myszków, ja muszę pulperem na myszków, ponieważ tutaj na tego choćbym chciał puścić, to teraz robię, no niestety pozwala puścić, no. Pokazuje zajętość i nic nie zrobię, no pisałem nam. Nie wiem, co tu się dzieje. Oni bardzo chętnie szybko dają bany, ale nic poza tym. No, 41-136 pisze, że jestem dowcipniszem i że blokuje niby cały szlak, jak on do mnie w ogóle nie przyjechał. To jest, powtarzam, ja nagrywam odcineczek, także... No mówię, mi pokazuje od...
dobry zajętość peronu pierwszego przez 41-136. XIV-137, przelot podany. Mogę, no mógłbym coś na SZ-a puścić, żeby to niby ten, ale to nie wiem, jak tutaj gra, na to zareaguje. Nie, na mapce wszystko jeździ, wszystko się przesuwa z wyjątkiem tego 41-136, który pokazuje ewidentnie, że jest u mnie. Okej, to warłowy teraz puszczam. Dobrze, 244. 4-4, czyli 5-3, panie mechaniku, ja podam celowo wyraz na sygnał zastępczy. Tu na pulpicie niby utwił mi 0,61. Pierwszym. Ja będę pana prosił, żeby pan to przejechał i poinformował mnie, czy on faktycznie stoi na tym torze numer 1, czy nie. Oczywiście chowanie możliwości. No ja go w ogóle u siebie, to go nie widzę. O, tak, na mapie, o, jest, ale on fizycznie nie, pendolino jedzie. Gdzieś tam daleko, no, więc nie wiem. Jeżeli pan zobaczy, to proszę zatrzymać. Ale przed chwilą, bo ktoś w peronie twierdził, że go nie ma nic w peronie, więc jestem ciekawy. Pendolino teraz, od zawiercia pendolino jedzie. Nie widzę innego pociągu. Ja próbowałem wywoływać, pisałem też na multikamie, administracja ma to głęboko gdzieś widocznie, ani gdzieś prawo dostał, go wywołuje, już jest gdzieś w Sarach albo dalej. Do mnie od zawiercia to jedzie teraz 41-40. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie wiem, ja tam nagrywam odcinek, także zapraszam. Zobaczysz sobie z boku, od mojej perspektywy. Że nie, tutaj nie troluję, czy coś. Poza tym jeszcze przepuszczę to pendolino od zawiercia i kończę odcinek.
4-3-9-5-3, no bo pokazał, że pan powinien mu wjechać w tył praktycznie. To jest coś przed panem, czy nie? Jakby co, to u mnie od zawiercia jest tylko Pendolino, nie ma innego pociągu. No i to jest jedna z takich akcji nieoczekiwanych. Nie wiem, ja trochę podejrzewam, że to zawiercie dobrze ogarnia ten pulpit kostkowy. Czterdzieści przelot podany. I samych zielonych życzę. Dziękuję. No i dobrze, ja na tym kończę odcinek, także jak ktoś chce, to wpadajcie. O 16 jutro będzie odcineczek. Miłego wieczoru.